Witajcie kochani, z tej strony Ewelina Rynkowicz i dzisiaj przechodzimy do działania. Dzisiejszy dzień sprawi, że zdasz maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Podam wam takie lifehacki, że 100% w 10 sekund zdobędziecie. Nie no, żartuję, głupku mały, weź się za naukę, bo jak nie, to cię rozstrzelam. Osobiście uważam, że matura podstawowa z języka polskiego to jedna z łatwiejszych matur. Akurat może o mojej maturze tego bym nie powiedziała, bo po niej miałam ochotę tylko zrobić rozbieg w ścianę, ale nie martwcie się, myślcie pozytywnie, w tym roku tak nie będzie. Te gnojki z CKE często robią tak, że jest matura trudna, łatwa, w tamtym roku z polskiego podstawowego była trudna, w tym roku będzie super łatwa. W tym roku będziecie mieć kuźwa Jana Brzechwę na tym, czy coś tam. Albo innego, tu Wima i będzie tu Wim, a tu nie Wim, czyli cała matura nie Wim, no. Nie martwcie się, nie każdy może być taki mądry jak ja. Dobra, uwaga, pierwszy tip. Nie mów, że Łęcka była łatwa. Pierwszym przykładem, który przytoczę, będzie łatwość Izabeli Łęckiej. Jak będziesz miał tezę, najłatwiejsze rzeczy w życiu czy coś, to nie dawaj Izabeli Łęckiej jako przykład. Serio. Jakby wszyscy wiemy, jaka ona była, ale no nie mówimy o tym głośno i publicznie. To po pierwsze. Nie mów, że Adam Mickiewicz to daddy. On napisał dziady, a nie jest daddy. Pan Tadeusz to epopeja narodowa, a nie jakaś powieść. Ksiądz Robak i Jacek Soplica to ta sama osoba, ale ksiądz Piotr i ksiądz Robak to dwie różne osoby. Jak tak o tym myślę, to zauważam, że kiedyś książki o rozdwojeniu jaźni były bardzo popularne. Ach, ci romantycy. Konrad i Gustaw to też ta sama osoba. Gustaw, Konrad, Konrad i Gustaw to jedna osoba. Tylko że Konrad to Gustaw po przemianie, pamiętaj o tym. Bo to ważne. Żebyś na przykład nie pisał rozprawki i w pierwszym argumencie dasz sobie kogoś, w drugim argumencie dasz Konrada, a w trzecim dasz Gustawa. Jak zobaczysz, że masz na maturze coś o chocholim tańcu, to spieprzaj. Nie pisz tej matury, uciekaj! Rozprawka to 250 słów, a nie 200 słów plus trochę przecinków. Ja uważam, że 250 słów na rozprawce to jest naprawdę malusieńko i nie róbcie czegoś takiego, że napiszecie 250 słów tak na styk. I w sumie w liceum miałam nauczycielkę, która też mówiła, że 250 słów to jest nic. I my na przykład na jej lekcjach ścigaliśmy się, kto napisze więcej. Pisaliśmy rozprawki na 800 słów. Tylko po to, żeby nie chciało jej się czytać. Lej wodę, nie pisz cały czas o tym samym, ale rozciągaj te zdania, opowiadaj pięknie, używaj słów takich, których jeszcze nigdy nie używałeś. A na sam koniec jeszcze dopisz, reasumując wszystkie aspekty tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Wszystkie twoje są wtedy. Żadna ci się nie oprze. I co do rozprawki. Nie pisz przypadkiem czegoś takiego jak pierwszym argumentem. Zaczynaj zdanie od razu. Od razu pisz, o co ci chodzi i tak dalej, odnoś się do tej tezy i konstruuj dobre zdania. No Ewelina, mocne słowa jak na 69% z matury z polskiego. Ja się do tego nie przyznaję, matura w tamtym roku po prostu mnie przerosła. Pisz to, czego jesteś pewien. Serio, nie odnoś się do rzeczy, o których masz bardzo mało pojęcia. Wiem, że mega dużo osób łapało się na tym, że podawało jakieś przykłady z książek, których nigdy nie czytali, ale gdzieś tam kiedyś na lekcji było i mieli wrażenie, że oni coś o tym wiedzą, ale niestety nie tym razem. Więc lepiej tak nie rób, skoro nie jesteś czegoś pewien, bo możesz napisać coś bardzo takiego kującego w oczy i będzie błąd. Są takie błędy, które kosztują cię całą maturę. I to są takie tipy odnośnie tej rozprawki, bo to jest bardzo ważna część, za nią jest najwięcej punktów. I po prostu skup się nad tym. Skup się nad najpierw nad tezą, ułóż jakąś fajną tezę, która nie będzie jakaś skomplikowana. To albo to, wybierzesz sobie i po prostu napiszesz coś, że to i koniec. Ale wspaniale tłumaczysz, Ewelina Rynkowicz. W 2018 był taki temat. Tęsknota. Siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem, bla bla bla. Czytacie sobie tekst i nie wnioskujecie, z czym wy się zgadzacie. Wy musicie myśleć tak, jak myśli CKE. Nie myślcie tak, jak wy byście się zgadzali, bo to nie o to chodzi. Nikogo nie interesuje wasze zdanie na maturze. Myślcie w taki sposób, do której tezy jesteście w stanie znaleźć więcej przykładów. I jeśli w tym przypadku jesteście w stanie znaleźć więcej przykładów do na przykład tego, że tęsknota to siła niszcząca, to wybieracie to. Bo ten tekst, który jest podany jako ten pierwszy, do którego musicie się odnieść, z niego zazwyczaj da się wywnioskować i jedno, i drugie. A jak chcesz, to nawet coś innego jeszcze możesz z niego wywnioskować, jak masz chory łeb. Więc po prostu celuj w to, gdzie znasz więcej przykładów, gdzie nie będziesz musieć naciągać nic, tylko po prostu będziesz pisał tak, jak leci. Nie wiem, czy wy tak robicie, ale ja zawsze pisałam sobie trzy książki, do których się odniosę, wypisywałam sobie postać, do której się odniosę i co ją łączy z tym tematem. Mi to bardzo pomagało, żeby potem o czymś nie zapomnieć ważnym i zazwyczaj jak sobie to po prostu wypisywałam, to potem wiedziałam, do czego się odnieść. Nie wiem, ja polecam taki schemat, bo ja mam taki proces myślowy, że zaczynam o czymś myśleć, potem zaczynam myśleć o czymś innym i zapominam o tym, o czym myślałam wcześniej. I tak może
możecie zgubić dużo fajnych myśli, więc zapisujcie sobie takie rzeczy, macie tam brudnopis i nikt w to podobno nie zagląda. Nie podpuszczam cię, ale nie zezwiesz tam CKE. Byśmy się dowiedzieli chociaż, czy ktoś w to zagląda. I teraz wróćmy do tej części przed rozprawką. Osoba, która to wymyśla, musi być naprawdę niezłym zwyrolem. Musi nienawidzić tych wszystkich młodych ludzi, którzy piszą maturę. Jestem tego święcie przekonana, bo tam są takie procesy myślowe zawiłe, że ja jak to czytam, to mi mózg paruje. Przynajmniej w tamtym roku, jak to czytałam, to chciało mi się płakać. Nadal jak o tym myślę, to ma łzy w oczach. Musisz zmienić swój tryb myślenia. Musisz myśleć jak CKE w tych zadaniach. Niestety. Polecam bardzo zaznaczać sobie w tekście niektóre rzeczy, które mogą mieć potem wpływ na te pytania prawda, fałsz, prawda, fałsz. I jak nie wiesz, to strzelaj. Nie zostawiaj nic pustego. Serio, jak nie wiesz, totalnie nic, to pisz nawet jakieś głupoty, które wyciągniesz z tego tekstu, bo może cudem pomyślałeś dobrze. Serio, nie sprawdza tego żaden twój nauczyciel, sprawdzają to ludzie spoza twojej szkoły, więc raczej nikt nie powinien cię wyśmiać. To znaczy, oni i tak mają tam niezłą bekę pewnie, jak czytają te wszystkie arkusze maturalne. Ja tam się tak śmiała, ja bym z tego film zrobiła, naprawdę. Ja bym robiła tego zdjęcia, wyszukiwałabym tę osobę na Facebooku i bym się z nich śmiała. Jak ludzie ze studiów zobaczą ten filmik, to nikt mnie na pedagogikę nie przyjmie nigdy w życiu. I teraz rzecz, która jest super ważna. Jak otworzysz arkusz maturalny, nie zaglądaj na sam koniec. Ja w tamtym roku nie myślałam o niczym innym, jak tylko o tym, co będzie na maturze. Ja kilka dni przed maturą podstawową z języka polskiego byłam załamana. Naprawdę, autentycznie chciało mi się płakać, jak myślałam o tym, co może być na maturze, bo zdałam sobie sprawę z tego, że nie znam pewnych utworów. Takich jak Wesele. I Ferdydurkę też nie było mi jakieś super bliskie, a już o Sienkiewiczu to już w ogóle nie myślę. No i Sienkiewicz się pojawił. Już się nie śmiałam, że w pustyni się puszczam, tylko że muszę pisać coś o krzyżakach. Ale okazało się, że moja wiedza z 6 klasy podstawówki nie wyparowała. I coś tam sobie napisałam. Żartuję, podałam Stasia i Nel jako przykład. I serio, jak ja otworzyłam arkusz maturalny, to od razu wzięłam, przekartkowałam wszystko i zobaczyłam, co jest na rozprawce. I jak zobaczyłam Adam Mickiewicz Dziady, to myślałam, że go rozstrzelam. I naprawdę, gdyby Adam Mickiewicz żył, to po mojej maturze już by nie żył. Nie wiem dlaczego tak, zakładałam, że będzie Pan Tadeusz, że może Lalka znowu, albo że będzie coś takiego jak w 2017 roku, jakiś tekst niezwiązany w ogóle z lekturami szkolnymi. A tymczasem nie. Dziady, pisz sobie o dziadach, Ewelina Rynkowicz, gówno nas obchodzi to, że ty tam nie wiesz nic, trzeba było się uczyć. I jakby ja miałam wiedzę o dziadach, wiedziałam, chyba to była lektura, o której wiedziałam najwięcej, ale tak po prostu mnie to sparaliżowało, że nie wydarzyło się to, co ja chciałam, żeby się wydarzyło, czyli Pan Tadeusz albo Lalka, że całą pierwszą część myślałam o tym, co ja napiszę w argumentach do dziadów. Ale oczywiście kamienie na szaniec, o tutaj z gimnazjum, lektury, cyk, jazda. Więc serio, rób tą pierwszą część, jak nie wiesz jakiegoś zadania, to je pomijaj, bo ja się też zastanawiałam długo nad jakimś zadaniem i leciał po prostu ten czas, a mojej wiedzy nie przybywało. Zostawiaj to zadanie, zapomnij o nim, rób jakieś kolejne zadania, które potem się mogą okazać łatwiejsze i wracaj do tego, czego nie wiedziałeś wcześniej. I nie wiem, co tam wam nauczyciele wpajali do głowy, że tam pewnie nie można się odwoływać do seriali i do innych rzeczy. Do BDS-a jakby się tak nie odwoływała, to byłoby spoko. Bo ja wiem, jak te nastolatki z depresją, teraz BDS, normalnie tako Hemingway. Więc jak dostaniesz utwór literacki Hemingwaya, to się tam nie odwołuj do Deszcz na betonie przypadkiem. To stary człowiek i może jakby co, to pamiętaj tak rozdziel, bo to nie tak jak Konrad i Gustaw, to tako je, no nie, no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mi też nauczyciele mówili, że trzeba się odwoływać najlepiej do lektur, bo wtedy są najlepiej oceniane, są super oceniane. Odwołuj się do tego, o czym masz najwięcej pojęcia. Bo co z tego, że ty się odniesiesz do lektury, jak zrobisz błąd kardynalny w środku, bo on zamiast Stasiu to napiszesz Jasiu i po tobie. Serio, na maturze można zrobić masę głupich błędów, dlatego ich unikaj i nich nie rób po prostu. Ale teraz przez ten czas, który jeszcze wam został, polecam nadrobić sobie wszystkie streszczenia, zobaczyć jaki bohater był w jakiej książce, poczytać sobie jakieś charakterystyki i myślę, że serio tyle wystarczy. Jeśli chodzi o te wszystkie językowe i tak dalej, to znajdziecie tego masę na YouTubie, bo o ustnych maturach z języka polskiego jeszcze porozmawiamy, bo to jest mój ulubiony temat. Ale na maturę pisemną z języka polskiego naprawdę nie trzeba dużo. Po prostu sobie popowtarzajcie te lektury, poczytajcie te streszczenia, poczytajcie charakterystyki, bo to się na pewno przyda, to się na pewno przyda. I wypiszcie sobie motywy. Jeszcze jest dużo czasu na wypisywanie sobie motywów, więc wypiszcie sobie motywy. No i w sumie to tyle. Dzięki wam za uwagę. Kolejny odcinek pojawi się za kilka dni. Będziemy rozmawiać o maturze podstawowej z matematyki, czyli mój ukochany, umiłowany przedmiot, który zawsze będę nosić w serduszku. Także do widzenia, kochany misie. Uczcie się o Adasiu Mickiewiczu, moim sugar daddy i o Julku Julek Słowacki. Także uczymy się o Juliusz Słowacki. Czytamy sobie hymn 500 tysięcy razy i potem się do niego odwołujemy na maturze. Pozdrawiam was, kochani, z życzliwością. I to tyle. Ewelina Rynkowicz, pa, pa! I tak nie zdacie, głupie śmiecie. Żartuję. Zdacie.
Bo jak nie wy, to kto?